Filip Kozłowski, Kontrapunkt. Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Andrzej Szostek, filozof, etyk, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, księże profesorze. Witam pięknie, szczęść Boże wszystkim. Niezmiernie się cieszę na to spotkanie, bo jest pan autorytetem w naszym kraju, takim naprawdę rzeczoznawcą, jeżeli chodzi o tematy religijne. I zacząłbym od sprawy sprzed paru tygodni, co prawda, natomiast wydaje mi się, że nie zostało w niej wszystko powiedziane. Chodzi o kardynała Stanisława Dziwisza i chciałbym zapytać, jak ksiądz postrzega kardynała, bo wiem, że księża się znacie, wręczał mu ksiądz w 2001 roku tytuł doktorski. To oczywiście, ja go znam zresztą znacznie dłużej, jeszcze z czasów, kiedy kardynał Wojtyła nie był papieżem. Kardynał Wojtyła był szefem katedry etyki. Ja kończyłem filozofię pod jego oficjalnie biorąc kierunkiem swoją pracę, pisałem. Kardynał czasem urządzał seminaria w Krakowie na Franciszkańskiej 3. Miałem szczęście kilka razy w takich seminariach uczestniczyć. Już wtedy sekretarzem księdza arcybiskupa, potem kardynała Dziwisza był ksiądz Stanisław. Arcybiskupa Wojtyły był ksiądz Stanisław Dziwisz, więc rzeczywiście znamy się dosyć długo. I chcę powiedzieć, że jako sekretarz najpierw kardynała Wojtyły, a potem papieża, no po prostu w wielu aspektach był znakomity. Znakomity, naprawdę. Ta znakomitość polega na tym, że sprawował pieczę nad tym, którym się jakoś opiekował, którego sekretarzem był. Także miał bardzo uporządkowany sposób załatwiania spraw z gośćmi różnymi. Jak wiadomo, papież lubił jeść posiłki w towarzystwie gości. Ci wszyscy goście przechodzili także przez księdza Dziwisza, potem biskupa Dziwisza. I muszę, jak mnie prosił, kiedy bywałem w Rzymie z różnych tytułów, byłem kiedyś w Komisji Teologicznej Międzynarodowej i jako rektor KUL-u i zajęcia miałem na Uniwersytecie Laterańskim, no więc zawsze prosił, jak jestem, to żeby do niego się zgłosić, dać sygnał i zawsze znalazł czas na to, żeby być czy to na mszy świętej śniadaniu, czy na innym posiłku i na innego rodzaju spotkaniu. To jest pierwsze moje wrażenie i pierwsze świadectwo, które chcę o księdzu dziś kardynale Dziwiszu dać. Po drugie jednak, to jest zrozumiałe, że Jan Paweł II, święty Jan Paweł II z upływem lat, wskutek zarówno chorób tego zamachu, a potem innych chorób, no coraz bardziej słabł. Jak słabł, no to nie z powodu jakiejś specjalnej takiej ukrytej intencji księdza Dziwisza, tylko z powodu tego właśnie, jak się sprawy toczyły, rosła jego rola. Rosła jego rola jako pośrednika pomiędzy Ojcem Świętym a resztą świata. A ponieważ papież starał się do końca zachować ten kontakt z tą resztą świata, z Kościołem i ze światem, to spadało na księdza Dziwisza no szereg takich spraw, w których on musiał uczestniczyć. I wtedy naprawdę łatwo jest o branie na siebie pewnych funkcji, których formalnie biorąc jako sekretarz brać nie powinien, nie miał. No i dlatego teraz w tych wywiadach, które były w tym filmie Don Stanislao, no padło szereg takich pytań, z których takie mam wrażenie, że kardynał Dziwisz się wycofywał, nie dawał odpowiedzi. Gdyby on powiedział, to są sprawy dyskretne, nie mam prawa o nich mówić, to oczywiście bylibyśmy zmartwieni, że o tym nie wiemy, ale byłoby to jakieś usprawiedliwienie. Kiedy jednak kardynał powiada, że pewnych rzeczy nie wie kompletnie, że to należy do innych dekasterii kurii rzymskiej, a potem widzimy listy tego McCormicka, które były do niego adresowane, nie do papieża, nie do jakiejś dekasterii kurii rzymskiej, tylko akurat do księdza kardynała Dziwisza i takich wypadków jest więcej, no to znaczy, że trudno się usprawiedliwiać tym, że się nic nie wiedziało. To jest po prostu rzecz, której się w taki sposób obronić nie da. I mam wrażenie, że tutaj ksiądz kardynał Dziwisz sam sobie przyczynił pewnej kłopotliwości, tak to nazwijmy ostrożnie, sam sobie jej przyczynił.
Za tym stoi jeszcze jedna rzecz, która w ogóle w Kościele jest nie od dzisiaj, a która no, zasługuje na krytyczną refleksję. Otóż to jest wiadomą rzeczą, że ktoś chce jakiś dar złożyć, to ma prawo to robić. A jak to jest dar do Ojca Świętego, a Ojciec Święty cieszył się olbrzymią sympatią i miłością bardzo wielu, no to też idzie przez kardynała Dziwisza. Łatwo wówczas, ponieważ to są sprawy niespisane, niedokumentowane, nieoficjalne, bardzo łatwo nadużycia. Ja nie podejrzewam księdza kardynała Dziwisza o wolę dokonywania tych nadużyć, ale ja sobie znakomicie wyobrażam, że ktoś, kto chciał mieć dostęp do Ojca Świętego, tą drogą także szukał tego typu kontaktu. Powtarzam, tam były w tym Don Stanislao cały szereg takich przytoczonych faktów czy opowieści, które no, wiążą się z tym, że ksiądz kardynał Dziwisz jednak sporo dosyć także pieniędzy przez siebie przepuszczał. Potem była taka scena, taki fragment filmu, który dotyczył pomocy, jakiej ksiądz kardynał udzielał w tej wsi, z której pochodził. Sama w sobie pomoc to jest rzecz piękna i ja uważam, że to, że stara się pomóc, korzystając z tego autorytetu, jaki ma i z tych znajomości, jakie ma, żeby tam ten kościół wspomóc i szkołę i co tam jeszcze innego, czemu nie? Tylko najlepiej, gdyby to robiono jawnie. A niestety w kościele, dlatego mówię o tej krytycznej refleksji wobec praktyki stosowanej w kościele, utrwaliła się taka moda, taka tendencja, taka skłonność do tego, żeby rzeczy załatwiać nieoficjalnie. Jak się potocznie mówi, pod stołem. Jakoś tak bez odpowiedniego odnotowania, bez raportów szczegółowych i tak dalej. To jest pokusa do nadużyć niesłychanych. Byłoby znacznie jaśniej. I ja wiem, że mógł ksiądz kardynał Dziwisz z dyskrecji, z pokory nie chcieć ujawniać swojej roli, no ale jak się potem stawia mu pomniki w tym miejscu, to się tej pokory już nie dał w taki sposób usprawiedliwić. To lepiej by było, gdyby powiedzieć o rzeczach jasno, wyraźnie, prosto, a nie powodować tego typu krytycznych potem uwag, które musiały się pojawić. On miał potem pretensje i to też jest rzecz, która troszkę mnie zmartwiła w tym filmie. Mianowicie miał wręcz wzrastające pretensje i oburzenie. Jak można było w ogóle tego typu pytania zadawać komuś, kto tyle lat służył Ojcu Świętemu? No najmocniej przepraszam. Jak się nie chce usłyszeć tych pytań, to się nie godzi na film. To się nie godzi na wywiad. To się nie godzi na tego rodzaju sytuacje. Jak się zgodzi, to dziennikarz, to jest jego, chciałem powiedzieć pieski, no podstawowy obowiązek, żeby zadawać pytania i to właśnie pytania trudne, pytania, które krążą między ludźmi, które chce się wyartykułować i przedstawić temu, kogo te pytania dotyczą. Ja mam najmniejszych pretensji, ja oglądałem ten film 2 razy. Ja nie mam najmniejszych zastrzeżeń do sposobu zachowania tych dziennikarzy i do pytań, które zostały tam zadawane. Raczej z przykrością oglądałem sytuację, w której kardynał starał się uciec od tych dziennikarzy i na pytania nie odpowiadać. Ileś tam pytań zostało takich, które pozostały bez odpowiedzi. No. No właśnie, czyli z jednej strony mamy tą pierwszą część księdza wypowiedzi, gdzie kardynał Dziwisz jest przedstawiony jako bardzo pozytywny człowiek, z drugiej strony pojawiają się te wątpliwości. Natomiast pewne jest to, że jego wizerunek upadł. I właśnie to, o czym sam ksiądz profesor mówi, był on prawą ręką papieża, który teraz też zaczyna się pojawiać w nie najlepszym świetle. I to jest smutne, bo polski Kościół traci w tym momencie swoje ikony. Ja chcę powiedzieć, że mnie nie tak bardzo martwią te ikony. Pewnie, że to ważne z kulturowego punktu widzenia, ale chciałbym zaznaczyć, naprawdę ja się nie uważam za autorytet, żeby nie było tutaj wątpliwości takich, ale mianowicie człowieka się nie da zamknąć w jednej szufladce. To nie jest tak, że był najpierw pozytywny Dziwisz, a potem upadł jego autorytet. To jest złożona postać, jak wszystkie inne postacie, wszyscy inni ludzie i myślę, że on tym sekretarzem był do końca bardzo dobrym. Jego zachowanie przy zamachu na Ojca Świętego
tego, no to był główny powód, dla którego on dostał ten doktorat honoris causa na KUL-u i ja się z tego bardzo cieszę. Ja z wielką radością ten tytuł doktora honoris causa naszego uniwersytetu jako rektor wręczałem. Uważam, że absolutnie na niego tym, co robił, tym, kim był, zasłużył. Natomiast, powtarzam, człowieka się nie da zamknąć w jednej klatce. On ma swoje różne strony i nie to jest tak, że się zamknie jedną część, a zaczyna drugą i zamknie się pozytywną, zaczyna negatywną. To nie jest tak prosto. To samo dotyczy różnych innych postaci i na przykład tego, że on był prawą ręką Ojca Świętego. Stop. To on był sekretarzem. Przez niego bardzo wiele rzeczy przechodziło rzeczywiście. I im był w późniejszych latach, ja miałem tę okazję i szczęście widzieć się z Ojcem Świętym. Oczywiście nie tak często, jak ci, którzy tam byli jego bliższymi przyjaciółmi, jak świętej pamięci ksiądz profesor Styczeń, mój mistrz, więc nie tak często, ale bywałem, nawet niedługo przed jego śmiercią. W 2004 roku jeszcze byłem w Watykanie. Ja pamiętam, jak Ojciec Święty łatwo tracił jakby koncentrację, siły, jak po prostu zdrowie go opuszczało, jak bardzo go ta choroba niszczyła. Było pytanie wcześniej stawiane, ja to pamiętam i nie wiem, czy to nie Ojciec Święty sam był tym, który je stawiał, czy nie należałoby dokonać tego, co później dokonał papież Benedykt XVI, po prostu odejść z tego urzędu. Były takie pytania. Ja pamiętam te dyskusje i pamiętam, że i Dziwisz, i ksiądz Styczeń, i szczerze mówiąc ja też, wcale nie byłem entuzjastą tego pomysłu. Proszę przypomnieć sobie, jaką wielką popularnością cieszył się Ojciec Święty właśnie w ostatnich latach swojego życia i to u młodych ludzi, którzy widzieli jego chorobę, ale też widzieli jego przejrzystość, jego całkowite otwarcie, jego gotowość przyjęcia śmierci. On zrezygnował z jakichś sztucznych dalszych środków podtrzymywania jego życia. On był olbrzymim autorytetem wtedy i odejście takiego człowieka rzeczywiście myśmy traktowali jako rzecz, która no szkoda by było po prostu. Tymczasem ten medal miał drugą stronę. Przecież sprawy w Kościele muszą się toczyć. I to nie tylko kardynał Dziwisz. Wiele się mówiło o kardynale Sodano, o innych jeszcze oficjelach Kurii Rzymskiej, którzy także byli w kontakcie z Ojcem Świętym. Przecież to nie jest tak, żeby nikt nie miał dostępu do papieża oprócz Stanisława Dziwisza. To nieprawda. Więc to spadało coraz więcej odpowiedzialności na innych. I teraz, w związku z tym cieniem, który, jak twierdzą, się kładzie na papieża, no chcę przypomnieć, bo to się wiąże z pedofilią. Otóż, po pierwsze, świadomość tego zła, jakim jest pedofilia, ono było zawsze strasznym złem, ale świadomość tego i świadomość tego, jak to jest wielki ciężar oskarżający wielu ludzi w Kościele, duchownych, biskupów i tak dalej, rosła. Ja jestem dostatecznie stary, żeby pamiętać te czasy, kiedy tego tematu nie było. Czy to znaczy, że nie było pedofilii także w Kościele? No, nie wierzę w to. Taki naiwny to nie jestem. Ale nie były te sprawy wydobywane, nie były badane, nie były tak postrzegane, jak się to działo w późniejszych latach. I papież święty Jan Paweł II był tym, który rozpoczął bardzo stanowcze działanie przeciwko tym no, zbrodniom, to już nie trudno powiedzieć, nadużyciom, zbrodniom w Kościele. Tylko, że zdajmy sobie z tego sprawę, że powtarzam, te wszystkie sprawy dochodziły do papieża pośrednio. Przytacza się sytuację byłego kardynała McCarricka. Otóż ona w ogóle wyszła sporo lat po śmierci papieża. Papież miał sygnały jego dotyczące i co najmniej trzy razy zwlekał z jego awansowaniem. Dostawał raporty tych, którzy powinni rzetelnie referować te sprawy, zarówno w Kurii Rzymskiej, jak i w Episkopacie Amerykańskim. Z jednej i z drugiej strony nie było tego typu zastrzeżeń. Nawet ten kardynał O'Connor, który najbardziej zaczął tego typu niepokoje zgłaszać, miękł w tych swoich opiniach. No co byś zrobił człowieku na miejscu papieża, kiedy masz taką sytuację? Zwlekasz raz, zwlekasz drugi raz, w końcu przynoszą ci ciągle pozytywne opinie, wobec tego ulegasz im i dokonuje się tego typu awansu. Do papieża dochodziły te informacje w taki właśnie sposób, pośrednio. Ja nie byłem świadkiem wszystkich, ale to są procedury zrozumiałe, że papież nie jest w stanie wszystkich rzeczy badać osobiście i szczegółowo. Bardziej jeszcze obciążającym przykładem to jest ten meksykański duchowny Delgado, który
pięciu papieży zwodził. Proszę zauważyć, on zaczął za czasów Piusa XII swoją działalność. Ja nie jestem w stanie tego pojąć i muszę powiedzieć, że jeśli kto jest tu oskarżony, to jednak cały mechanizm działania kurii rzymskiej. Jak to się działo, że ten człowiek przez całe lata dokonywał tak strasznych nadużyć i to mając jednocześnie kontakt z najwyższymi dostojnikami w kościele, łącznie z papieżem, to przecież to trudno uwierzyć, że tego nikt nie zauważył i że można było to puszczać przez tyle lat, przez tyle papieży, przez tylu papieży w tak bezkarny sposób, to jest dla mnie niewątpliwie skandal. No jest to smutne i straszne na pewno. I teraz pytanie, co powinien zrobić Kościół, żeby to naprawić? Bo walka nie toczy się tylko o zaufanie społeczne, ale również o wiarę młodego i przyszłego pokolenia. To przede wszystkim sprawa wiary w Jezusa Chrystusa. Kościół, jak wierzę, jest przez Pana Jezusa założony i pierwszy wymiar wierności, jaki obowiązuje nas wszystkich, członków Kościoła, w tym także duchownych, w tym także hierarchów, to jest wierność wobec Jezusa Chrystusa. Z tego wszelkie ukrywanie prawdy oraz niesprawiedliwość, krzywda czyniona innym i to krzywda, za którą się nie nagradza, to jest ciężki grzech. To jest tego rodzaju przestępstwo, które kompromituje, powiadamy, Kościół. I dobrze, że kompromituje, ponieważ nie wolno inaczej reagować na tego rodzaju zgorszenia, które się dzieją. Wobec tego na szczęście, chociaż to jest bolesne szczęście dla nas, ten proces się zaczął. Ten proces się zaczął i tego już się nie zatrzyma, chociaż tempo postępu tej... Przepraszam, tego procesu jest różne w różnych krajach. My już mamy za sobą doświadczenia i Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, i Irlandii, i teraz w wielu innych krajach europejskich i nie tylko. Dochodzi to do Polski i musi przejść przez Polskę. Na to się nie ma poradzić i nie należy próbować tego minimalizować, pomniejszać, uciekać od tego typu tematu. Oczywiście, że Kościół się nie da zamknąć w tym problemie. Jak powiedziałem, co do człowieka, że nie można go zamknąć w jednym pudełeczku, w jednej szufladce, tak tym bardziej nie można całej działalności Kościoła zamknąć w tym jednym oknie dotyczącym pedofilii. Nie wolno tak robić i byłoby niesprawiedliwością, gdyby przekreślić wszelkie dobro, które się dzieje w Kościele i za sprawą ludzi Kościoła z tego powodu, że dopuszczali się niektórzy duchowni tak skandalicznych, tak gorszących, tak zbrodniczych niemal działań, jakim jest pedofilia, innego typu nadużycia na tle seksualnym, bo ich było więcej. Także molestowanie, także nadużycia na tle homoseksualizmu, to się niestety wszystko wylewa teraz i nie wolno tego, powtarzam, jakby chować pod dywan, jak się popularnie mówi, ale też nie wolno zamknąć Kościoła w tej jednej dosyć śmierdzącej szufladce. Chciałem jeszcze zadać ostatnie pytanie tutaj o Ojca Świętego naszego, dlatego że zapowiada się rozliczenie również z Nim. Tak. I tutaj trochę się tego obawiam z tego względu, że my w Polsce mamy kult Jana Pawła II, zwłaszcza wśród tego pokolenia, które doświadczyło tego, jak zostawał papieżem, doświadczyło PRL-u w Polsce. Natomiast dla ludzi z mojego pokolenia papież już nie jest aż takim wzorem, a teraz dodatkowo pojawiają się te wszystkie insynuacje. Tak. I teraz co się stanie, jeżeli ta, tutaj już powiem naprawdę, ikona papieża upadnie w Polsce? Nie wiem, ja nie sądzę, żeby upadła, dlatego że to trzeba to rozpisać na pewien czas. Teraz jest, najpierw był czas wielkiego kultu Jana Pawła II, nie można się było obrócić, nie można było się odezwać, żeby nie było cytatu, który już znienawidzili młodzi ludzie i całkiem się temu nie dziwię, już mają dosyć tego nieustannego powoływania się na Jana Pawła II. Był taki czas, teraz następuje czas właśnie przywoływania różnych rzeczy
więcej ich jest krytycznych, no bo pod adresem świętego Jana Pawła II zgłaszane są także tego typu uwagi, no to czemu on nic nie zrobił w tej kurii rzymskiej, skoro ona tak działała, jak działała? Czemu mianował takich biskupów, których potem się trzeba bardziej wstydzić niż się nimi chwalić? Więc to wszystko są pewne uwagi, które trzeba wziąć spokojnie pod uwagę. Proszę pamiętać, że wielki człowiek, człowiek święty, to nie jest człowiek bezgrzeszny. Ojciec Święty się spowiadał, to ja wiem o tym. I myślę, że się spowiadał szczerze i miał z czego. To nie jest tak, żeby na ołtarzu był wynoszony człowiek, który jest nieskazitelny i nie popełnił nigdy żadnego grzechu ani żadnego błędu. Przypuszczam, że cały szereg błędów pewnie wyjdzie, ale ja myślę, że ten etap takiego odwrócenia karty, że tak powiem, też minie za jakiś czas i musi wyjść pewna, no jednak obiektywna prawda o wielkości tego człowieka, o wielu działaniach, które czynił dla Kościoła i dla świata, nie tylko dla Polski. I o jednak głębokiej jego myśli takiej eklezjalnej, teologicznej i o tym, co on czynił dla uruchomienia całego ruchu młodzieży w Kościele, no, to po prostu trzeba także i to odczekać. Z tym, że ja mam poczucie, że wierność przesłaniu Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, nie polega na nieustannym cytowaniu jego pism, ani tym bardziej na sentymentalnym przywoływaniu różnych zdarzeń z jego licznych pielgrzymek. Wierność jemu polega na wierności Chrystusowi i Kościołowi. Ja nie tak dawno byłem proszony o udział w takiej sesji, czy Kościół w Polsce dziś jest Kościołem Jana Pawła II. I w odpowiedzi na to pytanie najpierw powiedziałem, że przypuszczam, że gdyby święty Jan Paweł II usłyszał to pytanie, to by odpowiedział najpierw, że Kościół w Polsce nie ma być kościołem świętego Jana Pawła II, tylko kościołem Pana Jezusa. A to znaczy, że jak mija czas, to trzeba także wziąć pod uwagę to, co się dzisiaj dzieje, to, co się coraz bardziej rozwija. Tak jak papież swoje najważniejsze dokumenty, encykliki rozpoczynał często od diagnozy obecnego stanu, to ta diagnoza dziś jest inna niż była 15 lub 20 lat temu i trzeba także dzisiaj od tego zacząć, tak odpowiadać na te wyzwania, które dzisiaj Kościół stawia, dlatego dzisiaj wierność Janowi Pawłowi II i jego dziedzictwu polega między innymi na wierności papieżowi Franciszkowi. Bo on jest teraz następcą świętego Piotra i jego trzeba w szczególny sposób słuchać, ponieważ tak chce mówić Duch Święty także przez następcę świętego Piotra do Kościoła i do wiernych. Więc powtarzam, wierność świętemu Janowi Pawłowi II to nie może być nagrobek dla niego. Taki, który polega na tym, że się podziwia jego w przeszłości, przywołuje dawne wizerunki i cytuje nieustannie jego teksty. Wierność jemu to jest wierność Kościołowi i wierność Chrystusowi. Kiedyś po 5 latach chyba jego pontyfikatu, chyba w Tajmie albo gdzieś innym znanym piśmie światowym, ukazało się takie na okładce postać, twarz papieża w koszulce sportowej z jedynką na tej koszulce i z podpisem biegnie, bo jako biegacz był przedstawiony na pierwsze miejsce dla Chrystusa. I pamiętam, jak mi ksiądz Tyczek mówi, trafili w sedno. On nie chce pierwszego miejsca dla siebie. I oni dostrzegli to, czemu chciał służyć Jan Paweł II. Wobec tego, jak my chcemy być jemu wierni, to tak. A to, czy się ikona będzie przewracać, czy nie, być może wróci do pewnej naturalniejszej wielkości, żeby to nie było tak właśnie przesadnie uwielbiane, nieustannie powtarzane, jak to było za czasów jeszcze życia i tuż po śmierci świętego Jana Pawła II, ale też nie było nagle odrzuceniem całkowitym i zakwestionowaniem jego świętości. Wróci do swojej postaci, bądźmy spokojni, prawda, jak oliwa wyjdzie na wierzch, może nie zaraz, ale spokojnie wyjdzie. Ja jestem jakoś spokojny o tę przyszłość. No, ja mam również nadzieję, że jednak ten autorytet nie legnie i że Jan Paweł II pozostanie świętym w każdym gronie, że tak powiem. Natomiast z Ojca Świętego chciałbym przejść do Ojca, który na pewno świętym nie zostanie. Chodzi o Ojca Rydzyka. Nie wiem, czy nie zostanie. Ja wszystkim wam i sobie i księdzu Rydzykowi także życzę świętości. Proszę zwrócić uwagę, przepraszam za to wtrącenie, ale może ono jest ważne, że Kościół swojej miłosiernej mądrości i pokorze wyniósł na ołtarze wielu ludzi, w tym także Jana Pawła II. Nikogo nie określił z tą swoją
stanowczością i autorytetem wysokiego urzędu kościelnego nikogo nie określił jako potępionego. Mhm. Ani Judasza, ani Hitlera, ani Stalina. I można by tę listę przedłużać. Otóż nie zrobił tego, ponieważ nie śmie tego zrobić. To jest jednak sprawa w miłosierdziu Bożym, w jego tajemnicy zawarta, więc może, być może trudno byłoby wynieść księdza Rydzyka na ołtarze po wszystkim, co robił. To może jest prawda, ale mam nadzieję, że droga do zbawienia jest dla niego, jak i dla nas wszystkich, otwarta. Rozumiem. Chciałbym zapytać o to, o czym wstępnie rozmawialiśmy jeszcze przed pojawieniem się w studiu. Chodzi mi o to, czy Kościół jest jakoś w stanie wpłynąć na ojca Rydzyka. Bo rozmawialiśmy o tym, że jest on zakonnikiem, jest w zakonie redemptorystów i że to podlega Kościołowi. Natomiast czy Kościół ma na niego jakiś rzeczywisty wpływ? Mieć może. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że zarówno przełożeni zakonni, jak i przełożony w diecezji, gdzie jest, w diecezji toruńskiej, jak i być może kongregacja do spraw zakonów ma prawo i ma możliwość działania. Pytanie, czemu tego nie robi? Otóż mam wrażenie, i to jest tylko hipoteza moja, bo to nie jestem w stanie tego udowodnić w żaden sposób, tylko się domyślam, mianowicie, że to, o czym mówi i to, jak mówi ksiądz Rydzyk w Radio Maryja i to, co robi w Toruniu, wielu katolikom w Polsce, nie wyłączając hierarchów, odpowiada. Oni nie chcą reagować zbyt surowo na księdza Rydzyka. Nie ma wątpliwości, on zdobył olbrzymią popularność. Czy ona jest dzisiaj tak olbrzymia, jak była parę lat temu, tego już nie wiem. Też nie badałem tego, nie jestem socjologiem, ale niewątpliwie udało mu się znaleźć kontakt z ludźmi. Udało mu się znaleźć także kontakt, niestety, z politykami. I kiedy mówimy o nieszczęsnym powiązaniu tronu i ołtarza, to pierwszy na myśl przychodzi właśnie ksiądz Rydzyk, a chcę powiedzieć, że nie tylko z historii Kościoła to wynika, ale same rozeznania, czym jest tron, a czym jest ołtarz, że zawsze taki zbyt bliski sojusz będzie szkodliwy dla obu stron, zwłaszcza dla ołtarza. Zaciekawiła mnie ta wypowiedź na początku, że oczywiście życzymy ojcu Rydzykowi jak najlepiej. To ja chciałbym zapytać o jakie o zdanie księdza profesora na temat Rydzyka. Czy jest on dla księdza jeszcze jakimś autorytetem religijnym, czy może już jest raczej biznesmenem, który zarabia na religii? Autorytetem nigdy nie był dla mnie. Ja panu powiem taką, brzmi to anegdotycznie, ale to jest fakt. Byłem w USA jeszcze jako rektor, jeszcze przed 2004 rokiem. No i jedna pani z wyraźnym zakłopotaniem ostrożnie zapytała mnie: księże rektorze, czy ksiądz jest zwolennikiem, czy przeciwnikiem Radia Maryja? To był 2004 rok chyba. A ja mówię: proszę pani, moją ulubioną stacją radiową jest Radiowa Dwójka. Jak mogę, to jej słucham. Czy pani jest zwolenniczką, czy przeciwniczką Radiowej Dwójki? No i ona się śmieje. No Boże, no kto to... A mnie widzi pani? Dla radia i dla medium w ogóle publicznego oraz kościelnego tak właśnie powinno być. Nie ma zwolenników i przeciwników. Radio publiczne i podobnie radio katolickie ma być dla wszystkich. Ma być dla wszystkich otwarte i nie robić sobie z jednych zwolenników, a z drugich wrogów. Jeśli sensowne jest to pytanie, a jest, w odniesieniu do Radia Maryja, to źle świadczy o katolickości Radia Maryja. Bo to znaczy, że ono odeszło od pewnej idei radia katolickiego, czyli powszechnego, otwartego na innych, dopuszczającego wielu do głosów, a nie skłonnego do wiązania się z polityką i z potępianiem jednych, a wynoszeniem w górę drugich. Ksiądz Rydzyk nigdy nie był dla mnie osobiście autorytetem religijnym. Na szczęście jest szereg innych osób, które znacznie lepiej się w tej roli spełniają niż ksiądz Rydzyk. Czyli co, w takim razie jest jednak bardziej biznesmenem, który na tej religii zarabia? On niewątpliwie jest biznesmenem, niewątpliwie jest politykiem, czy to dobrze, czy źle, to już sobie powiedzieliśmy. Niewątpliwie zarabia określone pieniądze na wyznaczone sobie cele. Znowu, czy to się dzieje wszystko lege artis, tak jak należy, to powinny odpowiednie
ciała społeczne, nie kościelne tym razem, tylko państwowe, sprawdzać, to ja takich ludzi, którzy umieją robić pieniądze poza kościołem i w kościele znam więcej, ale to akurat nie świadczy o tym, żeby to był ktoś, musiał być moim autorytetem religijnym. No właśnie mówiąc o tych pieniądzach, bo one się jednak nieodzownie kojarzą z ojcem Rydzykiem. 214 milionów z budżetu państwa od 2015 roku. W październiku tego roku kolejne 6 milionów od Funduszu Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Takie pieniądze sprawiają, że te dwa organy, czyli Kościół, albo wręcz powiedziałbym ojciec Rydzyk, a polski rząd, bardzo blisko siebie współpracują. I bardzo to szkodzi także wizerunkowi Kościoła. Mówiliśmy przedtem o sprawie pedofilii, no to ona się kładzie cieniem na Kościół. Niestety, moim zdaniem, takie właśnie machlojki swoiste, takie powiązania finansowe księdza Rydzyka z władzą polityczną jest następnym cieniem, który się kładzie na Kościół. Dlatego, że to my sobie możemy tak porozmawiać i odróżniać to, co prawdziwe w Kościele i tak dalej, dla przeciętnego Polaka, przeciętnego katolika, tego typu sytuacja jest po prostu zgorszeniem. Zgorszeniem to znaczy czymś, co mnie także od Kościoła zaczyna oddalać. Oczywiście znowu, w tym Radiu Maryja, żeby nie było wątpliwości, ja nie jestem jego wiernym słuchaczem, ale zdarza mi się czasem tę stację włączać, bywają bardzo piękne audycje i wykłady i modlitwy i to znowu jest rzecz taka, której nie da się włożyć do jednego worka. Ja wiem, że wielu ludzi, także moich znajomych, i są oddani temu, bardzo się cieszą, że mogą korzystać z tego medium i naprawdę to wiele dobra im to daje i tam jest wiele modlitw i wiele ciekawych spotkań i wykładów. Nie wszystkie mają charakter taki polityczny. Niestety to się łączy z tą polityką w taki sposób, że potem ona się właśnie kładzie cieniem na innego typu aktywność ludzi w Radiu Maryja i to moim zdaniem na dłuższą metę bardzo nam także w Kościele szkodzi, zwłaszcza jak się usłyszało te ostatnie jego wypowiedzi związane z w czasie tego jubileuszu któregoś tam roku. No Boże najdroższy, ani słowem o tych, którzy ucierpieli z ramienia księży. W ogóle postawienie sprawy w taki sposób, że no i Boże, wszyscy grzeszą, to jest po prostu świadczy o tym, że jeśli to szczerze mówił, a nie mam podstaw podejrzewań, że nie szczerze, ksiądz Rydzyk, że on kompletnie nie rozumie całej tej dramatyzmu tej sytuacji, tych ludzi, zwłaszcza ludzi pokrzywdzonych, którym się należy nie tylko słowo przeproszenia, ale zadośćuczynienia i pomocy i na przyszłość takiej wrażliwości, która będzie nas mogła bardziej skutecznie chronić przed tego rodzaju przypadkami w przyszłości. No to dobrze, skoro jednak Rydzyk szkodzi Kościołowi i tutaj też mówi ksiądz profesor o tym, że nie jest to wzór księdza duchownego, to dlaczego Kościół z tym nic nie zrobi? Powtarzam, jedna z moich hipotetycznych odpowiedzi, wcale nie chwalebnych dla Kościoła w Polsce, jest taka, że mentalność księdza Rydzyka i działalność księdza Rydzyka wielu ludziom, także ludziom Kościoła i wielu łącznie z duchowieństwem i z hierarchią odpowiada. Wobec tego, ja się wobec tego, jeśli krytycznie odnoszę do niektórych zachowań, powtarzam, tam jest wiele rzeczy dobrych w tym radiu, ale jak się odnoszę krytycznie do niektórych zachowań księdza Rydzyka, a wiem skądinąd, że te same zachowania zyskują aprobatę innych członków Kościoła, to ja się odnoszę krytycznie do tych innych członków Kościoła. Popularność księdza Rydzyka i Radia Maryja w Kościele i w tym jest czymś, co jest, nie jest wyłącznie odpowiedzialnością księdza Rydzyka, tylko tych, którzy go w taki sposób wspierają, chronią, naśladują, kontynuują jego tego typu działalność. Powtarzam, mariaż tronu i ołtarza jest rzeczą, która jest niewiernością samemu Chrystusowi. Oczywiście Kościół nie chce być
w opozycji notorycznej do władzy. Kościół chce zachować krytyczny dystans, życzliwie krytyczny dystans, życzliwie, ponieważ to jest bardzo piękna nauka, której nie zgłębiliśmy jeszcze Soboru Watykańskiego II, że Kościół chce wspomagać władze cywilne, państwowe w porządkowaniu spraw, ustanawianiu ładu i sprawiedliwości i dobrobytu społeczeństwa. Tak jest, taka jest rola. Dystans nie oznacza, że się ustawia w roli opozycji notorycznej w stosunku do tego, co czynią władze państwowe, ale mają swoje kryteria, swoje priorytety i muszą tego pilnować i w imię czego występują i o co przede wszystkim dbają. Tam, gdzie się dba o sprawiedliwość, o prawdę, o miłosierdzie, o wzajemną otwartość i życzliwość, tam się staram o rzeczywiście Ewangelię. Tam, gdzie się daje wpakować w spory, w promocję jednych, a negację innych, tam, gdzie się dokonuje takich właśnie rozróżnień czy kłótni wewnątrz społeczeństwa, jak to się dzieje dzisiaj w polityce i niestety także nierzadko z udziałem, także tak mi się zdaje, no jednak Radia Maryja, ja tu jestem ostrożny, bo ja nie oglądam tak bardzo tego, tylko dochodzą do mnie pewne głosy raczej z drugich czy trzecich ust, więc to, czy z tych mediów, które cytują księdza Rydzyka, więc nie znam szczegółów, ale zbyt dużo jest tych głosów, żeby nie niepokoić się tym powiązaniem tego nurtu życia Kościoła, bo to jest Kościół. Powtarzam, to, że się nie reagują władze kościelne na działalność księdza Rydzyka, to te władze też są w Kościele. Jeśli się im niektórym z tych ludzi podoba, to są też ludzie Kościoła. Nie tylko ci, którzy krytykują księdza Rydzyka, także ksiądz Rydzyk i inni są w Kościele. Ten Kościół jest tak właśnie dosyć skomplikowanie złożony. Bardzo doceniam tą szczerość i obiektywność, jaka płynie z ust księdza profesora. I zbliżając się pomału do końca, chciałbym zapytać o taką wizję przyszłości. Wspomnieliśmy już o tym, zwłaszcza ksiądz profesor, natomiast chciałbym ją jakoś rozwinąć. Czy szykuje nam się właśnie druga Irlandia, drugie Czechy w Polsce, jeżeli chodzi o wiarę, czy jednak polski Kościół zrobi coś, żeby się przed tym obronić? Ja nie chcę być prorokiem mniejszym, ale powiem tak, generalnie to przebiega w różnych krajach różnie, bo to zależy od tradycji w danym kościele, od skali tych różnych nadużyć i zgorszeń, które się dzieją i tak dalej. Ale generalny scenariusz, generalny, taki podstawowy będzie podobny, bo już on się realizuje. Jest mniej powołań kapłańskich i zakonnych, w zakonach żeńskich to już zaczyna być tragedia często. Jest mniej przy udział młodzieży w katechezie. Jest coraz większy jawny opór wobec głosu Kościoła, który się słyszy na zewnątrz. I mam wyobrażenie takie. Nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że Kościół stał się także w Kościele znacznie skromniejszy, uboższy i to w sensie dosłownym, nie mający tylu pieniędzy, co ma często dzisiaj. Uboższy także w to ten autorytet społeczny, nie cieszący się takim autorytetem i takim uznaniem ze strony innych. Raczej skromniejszy liczbowo i pokorniejszy. I powiedziałbym, że to jest właśnie droga, która może być postrzegana przez niektórych jako klęska Kościoła. A ja widzę w tym szansę jego odrodzenia. Tędy właśnie idzie. Także w tamtych krajach wspomnianych, Irlandia, USA i tak dalej, tędy właśnie idzie proces oczyszczenia wewnętrznego Kościoła. Ono przychodzi, ten proces oczyszczenia nie z wnętrza Kościoła, on przychodzi raczej z zewnątrz. To właśnie ludzie, którzy się odnoszą krytycznie do Kościoła, niejako zmuszają nas do zmiany naszego myślenia i postępowania. Tak bywa, tak się to właśnie dzieje i powiedziałbym, że to jest dość biblijny sposób działania Pana Boga. Jak się czyta proroków Starego Testamentu, ileż oni się złościli na niewierność Izraela, która była jak karana, no właśnie niewolą przychodzącą z zewnątrz. Właśnie te zewnętrzne działania były z jednej strony karzące Izrael za jego niewierność, a z drugiej litościwie, miłosiernie odradzające ich po powrocie z niewoli. Tak interpretują to prorocy i to nie przeczy temu
może na płaszczyźnie czysto naturalnej, historycznej to się inaczej tłumaczy, ale tak to jest. Otóż myślę, że w Kościele jest podobnie. Ja się obawiam, że nas z wnętrza Kościoła nie stać na dostatecznie stanowczy i uczciwy akt samonawrócenia. Będziemy do tego spychani przez siły zewnętrzne. Tak być może działa Pan Bóg, tak właśnie nas oczyszcza, ale myślę, że tego procesu się już nie da zatrzymać, nawet jeśli on będzie... I nie ma co nawet próbować go unikać. On musi zajść i on będzie procesem, który nas będzie koniec końców stopniowo, powoli uzdrawiał. Ile taki proces może trwać? A ja wiem, może 10 lat, może 110 lat, może 300, ja nie wiem. Ja mówię, tutaj się nie chcę bawić proroka, bo za dużo czynników tutaj gra rolę. Nie tylko specyfika Polski, polskiego Kościoła i to można by długo o tym mówić, jak ona się ukształtowała, ale także aktualna sytuacja Kościoła w świecie, nasze relacje z innymi krajami i wyznaniami. To jest sprawa, która nie tak dawno słyszałem bardzo ciekawy głos, że Kościół katolicki przeżywa kryzys nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, ale to nie znaczy w całym świecie, że są inne kraje właśnie w Indiach, w Afryce, gdzie wiara katolicka, chrześcijaństwo w ogóle, ale w tym także Kościół katolicki jest młody, odradza się, więc być może także tędy biegnie rozwój Kościoła na świecie. Może my musimy przejść przez ten swój czyściec dosyć głęboko i powtarzam, nie traktuję tej perspektywy jako klęski Kościoła, raczej jako drogi oczyszczenia, która, ja muszę powiedzieć, że mnie już ten cały proces, który się dokonuje, myślę, że zmusił do zmiany myślenia, do zmiany pewnego kształtowania hierarchii wartości w stosunku do innych ludzi. Tak już się jest. Głosy również, to warto o tym pamiętać, odzywają się w Kościele, także w Polsce. Dotąd traktowano głos Kościoła jako głos biskupów. I koniec, i szluz. Tymczasem sam jestem jednym z sygnatariuszy tak zwanego listu zwyczajnych księży. Ich było najpierw 27, potem 50, 150, te siostry się dołączyły. A dzisiaj dostałem od mojej znajomej książkę, którą wydali jezuici w tym roku. Chyba ma taki tytuł Mamy głos i to jest tekst wielu świeckich katolików. I we wstępie bardzo trafnie redaktor, ten jezuita tego wydawnictwa zauważył, że jak mówi się o głosie świeckich w Kościele, to mamy natychmiast na myśli, że on jest adresowany do księży. To jest sygnał pewnego klerykalizmu, z którego trzeba nam się wykopać. Głos świecki w Kościele jest głosem do całego Kościoła, także do księży, również do świeckich, a nie tak, że jak mówią księża, to mówią do świeckich, a jak mówią świeccy, to mówią do księży. Tak się nie, to jest właśnie uproszczenie, z którego trzeba się wydobyć. My jesteśmy w Kościele i jesteśmy potrzebni w Kościele także jako księża, ale nie na tej zasadzie, że my jesteśmy tym Kościołem nauczającym, a cała reszta świeckich to jest ten Kościół nauczany przez nas. Tak się nie da tego określić i myślę, że tych głosów i księży i świeckich pojawia się w Kościele w Polsce coraz więcej. I to jest także tendencja nie do zatrzymania i błogosławiona. Nawet jeśli popełni się pewnie sporo błędów, bo to jest nieuniknione, nawet jak zaczną się różne różnice zdań, interpretacji, kto wie co, to jest normalna ludzka droga. Generalnie biorąc to, że się odezwali ludzie w Kościele, inni niż biskupi, i to wystarczy publicznie, z dostępem publicznym, to jest rzecz błogosławiona, która już świadczy o tej procesie przemian w Kościele, który się w Polsce dokonuje. Te przemiany na pewno były potrzebne i miejmy nadzieję, że polski Kościół wstanie gdzieś z kolan, z tej pozycji, w której aktualnie się znajduje. A ja może mu najlepiej jest na kolanach. Powolutku. Niech on najpierw klęknie. Niech ten Kościół najpierw klęknie. I przyzna się do błędów. I przyzna się nie, i do błędów, i przyzna się także do tego, gdzie są jego kompetencje, co, jaka jest jego rola, co powinien rzeczywiście w Kościele robić. Niech on dobrze uklęknie. A może z czasem będzie także i pytanie, czy i jak powinien z tych klęczek wstawać.
jedno jest pewne, życzymy polskiemu kościołowi, jak i ogólnie temu w Europie i na świecie, jak najlepiej, żeby ta instytucja przetrwała jak najdłużej. Też tak mu życzę, jestem Marianinem, a hasło księży Marianów od niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, nawiasem mówiąc, najstarsze przez polskiego zakonodawcę założone zgromadzenie przez świętego Stanisława Babczyńskiego 350 lat temu, dokładnie teraz. Mhm. Teraz, w grudniu jest ta rocznica. Otóż hasłem na jego zgromadzenie jest Por Christo et Ecclesia. Dla Chrystusa i Kościoła. Ale z tego troska o Kościół jest także z powodów zakonnych bardzo mi bliska i bardzo jakoś leży mi na sercu, ale to nie jest tylko sprawa obrony Kościoła przed tak zwanymi jego wrogami. To jest sprawa dogłębnego rachunku sumienia i oczyszczenia od wewnątrz Kościoła i odzyskania jego wewnętrznego blasku, który dzisiaj z powodu naszych grzechów, naszych, moich też, bardzo wiele stracił. Padło dzisiaj wiele mądrych słów z ust pana profesora, księdza profesora. Niezmiernie za to dziękuję, za to, że pojawił się pan tutaj w studiu. Dziękuję bardzo za tą rozmowę jeszcze raz. Dziękuję i ja, chociaż przy tych słowach mądrych, to ja bym umieścił cudzysłów. Rozumiem taką samokrytykę, ale również skromność doceniam. Bardzo. Żegnam się również z Państwem. Moim dzisiejszym gościem był ksiądz profesor Andrzej Szostek, filozof, etyk i rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1998-2004. I zbliżamy się do końca tego odcinka. Jest to również ostatni kontrapunkt w roku 2020. Roku trudnym, specyficznym. W związku z tym chciałbym życzyć Państwu wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt, żeby one były miłe, pogodne, w gronie najbliższych, ale również niestety z przestrzeganiem reżimu sanitarnego. I tak jak powiedziałem, rok 2020 był specyficzny, więc mam nadzieję, że pożegnamy go, a 2021 będzie dla nas jak najlepszy i wszystko będzie wracać na właściwe tory. Dołączam się do życzeń i chciałbym życzyć i panu redaktorowi, i państwu, wszystkim telewidzom nie tylko dobrych świąt, choć pewnie nie tak obchodzonych jak co roku, ale żebyśmy doznali rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym i Synem Człowieczym, który zdał się na naszą dobroć, jako małe dziecko, na naszą opiekę, który chce obudzić w nas tę zdolność widzenia siebie sercem i szczerego, radosnego. I życzę i Państwu, i sobie, żeby przyszły rok, rok Pański 2021, okazał się dla nas błogosławiony i oby nie tak ciężki, jeśli tylko Pan Bóg zechce, nie tak trudny, jak ten, który dobiega końca.